mieć armię gejów, czy mieć armię czarnoskórych? O, to pytanie do Karolka jest. Rozumiem. Ja tutaj od razu mówię, ten odcinek będzie naprawdę mocny, nie będzie tutaj żadnych hamulców, ponieważ na Discordzie podesłaliście mi coś takiego i powiedzieliście, że Karol, wreszcie zrób trochę kontentu i pokaż prawdziwego siebie. Co wolisz? 50 mocnych, nieetycznych pytań. I to ma podobno zmiażdżyć planszę, nie? Więc w sensie zgnieść, rozwalić, ja mam być sobą. Dobra, no to bez hamulców lećmy, nie? Taki syn, czy taka córka? A, dobra, już rozumiem, czym to się będzie jadło. Taki, no dobra, to jest pytanie grube, nie? Czy bym wolał za syna pasuta, którego naprawdę jest się co wstydzić, nie? Naprawdę jego słowa, postępowania i tak dalej, jest grubo. Naprawdę pasut przesadza i to jest taki content, którego ja bym nie chciał osiągać, nie chciałbym robić takich rzeczy. No i po prawej mamy oczywiście siostrę Urszulankę, która nigdy w życiu nie zrobiła nic złego i tak naprawdę... Ma świetny różaniec spod Konina, więc abstrahując, wolałbym nie odpowiadać na to pytanie, ale jeżeli już, co bym wolał, to wydaje mi się, że synowi jeszcze w tej kwestii, już mówiąc tutaj tak jak to wygląda, byłoby się zdecydowanie łatwiej zmienić niż takiej córce, więc odpowiadając na pytanie w skrócie, nie chciałbym mieć ani takiej córki, ani takiego syna, ale jak miałbym wybierać, chyba wybrałbym syna, nie? Chyba tutaj wybrałbym syna, już wiem, z czym to się będzie jadło. 59% jestem w większości. Dostać 1 000 000 złotych za uderzenie go, czy odrzucić ofertę? Jak? Ale za uderzenie dzieciaka banie? Banie! Walnąć w banie, dostać banie! Wiesz o co chodzi? Z dystansikiem. Z dystansikiem, moi drodzy. Nie szotować takich rzeczy, bo ja będąc ojcem. No ale banie... Potem bym mu kupił dużą zabawkę, jest po problemie. Content! Luzik. Oczywiście 92% podejrzewam, że 78%, prawie trafiłem. Także mieć jesteśmy... armię gejów, czy mieć armię czarnoskórych? O, to pytanie do Karolka jest. Rozumiem tę zależność. Armia gejów czy armia czarnoskórych? Powiem wam tak. Armia Afroamerykanów zawsze... Nie, no wydaje mi się, że mając armię gejów, oni geje spokojnie Afroamerykanów by przekręcili w pewnym momencie na swoją stronę i zawładnęliby światem, więc ja obstawiam tutaj, że 70% woli armię czarnoskórych, ale wydaje mi się, że armia gejów zdobyłaby tutaj władzę nad światem. Jakoś by tak zamieszali, że jednak 75%, obstawiam 80%. Ja bym wybrał armię gejów. Wystrzelić dziecko z procy, czy zostać wystrzelonym z procy? Czyli wystrzelić mini Majka z procy, czy wystrzelić mini Majka z procy? Tutaj nie ma... 61% przespać na pierwszy. Się z własną siostrą, czy przespać się z takim losowym gremlinem? Ej, no dlaczego tak niemiło? Każda potwora znajdzie swojego amatora i w drugą stronę też tak to działa. Ja uważam, że jakby moja siostra wyglądała tak jak tu, a tak jak tu, jeżeli pytania byłyby zamienione, byłoby łatwiej, nie? W sensie pytania do zdjęć. Nie no, z siostrą trzymajcie mnie, nie? Trzymajcie mnie, nie? I tu musiałbym być naprawdę pod... Musiałbym. Więc nie odpowiem. No dobra, bierzmy gremlina. Trudno. Nie no, jak z siostrą? Przecież to jest jakieś absurdalne pytanie. Weźmy gremlina. Jestem 17%. Ja zawsze byłem w mniejszej córkę, ilości. Która wzięła udział w odcinku Goats, czy pozbyć się córki? Pozbyć się córki to jest jedyna prawilna odpowiedź w tym momencie. Myślę, że tutaj nic innego się nie wydarzy. 85%. Córka jakbym wzięła udział w Goats. Stworzyć rodzinę z biseksem, czy nigdy nie mieć rodziny? Kurde, ale rodzina z biseksem też by miała przyszłość. Stworzyć rodzinę z biseksem, zdecydowanie. O, dlaczego pójść tak agresywnie? Pójść z nim na randkę w lato, czy dobra. Pójść z nim na randkę w lato? Pójść z nim na randkę w lato. Kurde. Jej. W jej. Idziemy na randkę. Na randkę w lato. Koteczku. Za. Ty nie wiedziałeś? Kurry. Pewnie, że z nim na randkę w lato, nie ma o czym mówić. 82%, jest kultura. Stworzyć kraj żugajek, czy stworzyć kraj dżędziar? Ja pierdolę. Bo obie ekipy etniczne przejęłyby świat. Kraj żugajek. O, jestem w większości. Dobrze, czyli żugajki przejęły dostać świat. Dostać od nich buziaka, czy szybko się wysadzić? Wow. A możemy zrobić jedno i drugie w tym samym momencie, nie znając i nie oceniając? Chyba wybrałbym dać opcję z wysadzeniem. Opieki, czy dać mu dziecko do opieki? O nie, dać jej dziecko do opieki. To zostałoby wychowane tak, że w wieku 13 lat przez ilość natłoku informacji religijnych postanowiłoby prawdopodobnie stracić swoją niewinność. Czy wolałbym dać dziecko Michałowi? Chyba mimo wszystko Michałowi, nie? Ale przy kamerach, nie? Żeby to, wiecie, żeby były kamery. I tego, nie? Żeby wszystko, co się dzieje, było nagrywane, nie? No to tak można się bawić, nie? To raczej...
Ja nie rozumiem tu jakiegoś kontekstu, nie? Ale dobra, no ja wybrałem Michała. Wybrałem Michała, bo... syna geja, czy córkę prostytutkę? Syna geja wolałbym mieć zdecydowanie. Syna geja... Nie chcę tłumaczyć wyboru. Skoczyć na bungee z bungee, czy skoczyć na bungee bez bungee? O Jezu, jakbym miał syna geja, to skoczyć na bungee bez bungee. Moim zdaniem, ale... O! O! Okej. Okay. Planetę E, zostając gejem, nie, czy doprowadzić do apokalipsy, ale nie zostać gejem? Doprowadzić do apokalipsy, ale nie zostać gejem. 77%. 23% mieć przez oczywiście całe życie kochanego pieska, czy mieć przez całe życie jedną kobietę? Mieć przez całe życie jedną kobietę, bo z pieskiem nie wytrzymałby ze mną mój pies. Mieć dziecko w sensie, z tym szonem. Mieć dziecko z tym szonem. Ja pierdolę, ale się wstrzeliłem. Się rozumiecie, no piesek, jest takie bardzo fajne powiedzenie, że piesek nie zostanie z tobą na całe życie. To ty będziesz dla niego księgą, a on dla ciebie tylko rozdziałem w twoim życiu, w twojej księdze. Więc pies jest z nami 10, 12, 15 lat, może troszkę mniej, jeżeli się wydarzy coś niefajnego. Ale no pies, nie wytrzymałbym z psem i pies ze mną przez całe życie, a moja kobieta wytrzymuje, więc wybieram kobietę. Dobra, mieć dawaj, dziecko to... z tym szonem. Nie, druga opcja. O kurwa, ale dali. Wolałbym mieć dziecko z Dawidem Jasperem. Chociaż to nie jest możliwe, ale jestem w większości. I to 69%. Mieć czarnoskóre dziecko, czy nigdy nie dopuścić do takiej sytuacji, zostawiając lajka? Mieć czarnoskóre dziecko, nie miałbym z tym żadnego problemu. Ej, wy jesteście chamy. Niesamowity, kto tak decydował? Jak tu głosowało chyba 10 osób i 9 kliknęło w prawo, bo usłyszało like. Niemożliwe to pocałować jest. Boginię, czy pocałować wersów? Kuźwa, ta po prawej może by mnie ugryzła, ta po lewej zaremiksowała, nie mam odpowiedzi na to. Kuźwa, powiedzmy, przybić że Bambi. Z bungee, czy przybić piątkę z multim? Z multim przybijałem piątki. Przybić piątkę z bungee. Wybieram bungee. 52%. O, czyli to środowisko zostać takie wyrównane. Czy zostać biseksem? Zostać biseksem bym wolał. Czpunem można z tego nie wyjść, a z biseksstwa może... Zmienić się po mydło, czy sprzedać się na ziomka? O nie! Konfitura! Nie schylałbym się. Ludzie wolą konfiturkę. Dostać okay. Milion złotych, czy przybić piątkę Steve'owi z Minecraft? Przybić piątkę Steve'owi z Minecraft, to bym się stał legendą, a potem dostać milion złotych. Oj, ludzie też tak. Być w otwartym związku, czy nigdy nie dopuścić do takiej sytuacji? Nigdy nie dopuścić do takiej sytuacji. Nie wierzcie we wszystko, co widzicie w internecie, Gimper. Naprawdę, szanujmy się, nie? 21% i tak trafić bardzo dużo. Do jednej sypialni z modelkami, czy trafić do jednej sypialni z dżędziarami? Jezu, ani z jednymi, ani z drugimi. Jedno głupie, drugie dziecięce, dajcie spokój, nie? I teraz będzie, o nie, Karolek obraża wszystkie modelki. Tak, był to stereotypowy żart, ale niestety trafny w 90%. Więc tego też swojej decyzji nie będę tutaj zostać tłumaczył. Zostać Transformersem, czy napisać lepszą ofertę w komentarzu? Nie będę nic pisał, wolę zostać Nolifem. Czemu to jest zdjęcie Nolifa? To jest Nolif? Sprzedać kopa dobra? Jakiemuś dzieciakowi, czy tak. Zostać skopany przez dzieciaki? Sprzedać kopa jakiemuś dzieciakowi, jak się niewłaściwie zachowuje i wyrywa bez korzeni, te żeby przesadzać, 70% wszystko w temacie. Takich zostać minimajkiem, czy zostać czarnoskórym? Zostać czarnoskórym. Czarnoskórzy dobrze śpiewają, znowu stereotypowo, dobrze grają w piłkę, są najszybsi na świecie. Wykonywać rozkazy niemieckiego przywódcy, czy wykonywać rozkazy czarnoskórego? O nie, dlaczego tu jest Mergani? Co tu się dzieje? Wykonywać rozkazy czarnoskórego. Co? Co? To był za mocny żart! Jezu, ściągnął ten film! To było naprawdę 50 mocnych, nieetycznych pytań, na razie to około 25, ale bez przesady, nie? Dobra, Mergani, ja pamiętam Mergani kiedyś na Stars for Fansach powiedział coś brzydkiego na mnie, przepraszał mnie. Ja mówię, daj spokój, Merganiowski, masakry, co ty to? Czy przenieść się do czasów starej ekipy? O kurde, czy ja jestem na kwadratowej masakrze? Dlaczego tu nie ma ciastka? Czy ja byłem na kwadratowej masakrze? Przez chwilę byłem. Ale ja wam powiem tak, a propos tych wszystkich gate'ów, pan gate'ów, to jest jeszcze jedna osoba, na którą musi coś wyjść i nie ma opcji, że nie wyjdzie. Nie tyle, czy ja coś wiem, czy nie wiem, bo to nie o to chodzi. Nie można mówić w takich kwestiach o rzeczach, na które się nie ma dowodów, ale ten osobnik, który znajduje się tutaj, mam nadzieję, że poniesie naprawdę duże konsekwencje jeszcze rzeczy, które się działy. Ale mimo wszystko, bez tej osoby wolałbym wrócić do czasów kwadratowej masakry. I to jest prawidłowa odpowiedź. Latać za nim jak pies, czy pójść sobie na koncert Genzi? Latać za nim jak pies i zrobić dobry content. Na koncercie Genzi to tak nie bardzo, nie? Co? Nie wolicie latać za speedem jak pies? Przytulić oliwkę Brazyl. Okay. Czy przytulić drzewo? Przytulić drzewo. Oliwka Brazyl, z tego co wiem, jest w związku. Chyba ze Smolastym nawet. Więc wybieram drzewo.
I ludzie też wybrali drzewo, wycałować nie wiem czy z tego samego powodu. Odrzucić ofertę. Pocałować go w czółko. Ja pamiętam, jak on kiedyś zrobił sobie zdjęciem Jasper na fejmie ze mną i opowiadał, jak my się znamy, jaki to jest, jak content robię. Zrobić dobry uczynek, czy odpalić sobie ulubioną giereczkę. Counter Strike'a bym sobie odpalił. A nie mówię, że nie zrobiłbym dobrego uczynku, ale zrobiłbym dobry uczynek, jakbym wyeliminował cheaterów z gierki. Skoczyć do basenu z kiślem za wyświetlenia. Tak. 24 godziny w więzieniu, żeby się nie kompromitować. Dominik Rupicki versus Freeze. Co wybieracie? 24 godziny w więzieniu. Ja bym skoczył. Zjeść kebaba z książulem, czy zjeść kebaba z Mister Krychą? Zjeść kebaba z książulem, ale takiego prawdziwego, dobrego. Nie te wszystkie podrabiane, co on tam gdzieś konsumuje. Nie? Założyć rodzinę i żyć nieszczęśliwie, czy założyć szczęśliwą rodzinę w Roblox? Założyć szczęśliwą rodzinę w Roblox. Ja mam szczęśliwą rodzinę w prawdziwym życiu. Czyli założyć rodzinę i żyć nieszczęśliwie? Ja nie mam nieszczęśliwego życia, więc ta opcja w ogóle mnie nie dotyczy. Założyć szczęśliwą rodzinę w Roblox. 80%. Oczywiście, że dostęp tak. Dostęp do GTA 6. O, teraz? Szczęśliwić wszystkie dzieci na świecie. Dostęp do GTA 6! Nie oszukujmy się, ale by kontentu powstawało do czasu premiery, nie? Bez kitu. No 79%. Wpuścić rudego do domu, czy odrzucić ofertę? O nie! Dobra! Wpuściłbym cię. Odrzuciłbym ofertę i bym cię wpuścił, żeby nie było, że coś za coś. Ludzie, o nie! Pamiętajcie, że rudy może być łysy. Oddać psa do schroniska. Przefarbować psa na różowo. Chyba bym wolał. Gdzie oddać psa? Ale wolałbym, żeby został u mnie. Czy wpuścić ją do domu? Nie no, wpuścić do domu Sigmę, wiadomo, nie? 65%, wiesz co? Móc słuchać tylko youtuberów. O nie. Czy ogłuchnąć? Ogłuchnąć! Zabierzcie mi słuch, jak słyszycie. W tym momencie, nie? No, wszystko w temacie. A czemu tam pali? On nie wie. Iść na randkę z Roxaną Węgiel. Dobra. Czy przejechać się Ferrarką z Buddą? Przejechać się Ferrarką z Buddą. Słuchajcie, ile to możliwości otwiera. Pokazałbym mu mój projekt E46 Black Panther. Przelizać się z losową babcią na ulicy, czy nigdy więcej nie dotknąć już kobiety? Przelizać się z losową babcią na ulicy. Jakby to miało spowodować, że nigdy nie mógłbym dotknąć grać już mojej żony, na przykład, dajcie spokój. Dziennie, czy kompromitować się w internecie? Grać na kompie po 12 godzin dziennie, ale zarabiać z tego pieniądze. 79%. Czemu przytulić to było bardziej? Madison Beer. Czy przytulić tego psiaka? Tego psiaka! Kim jest Madison Beer? Kim jest Madison Beer? A tego psa znam! To jest Blablador albo Golden Retriever, jeszcze nie wiem. Zainwestować całe swoje pieniądze w kobietę. To zrobiłem. Zainwestować całe pieniądze w kasyno. Całe swoje pieniądze w kobietę. Kobieta to tak poprowadzi, że tu i tu będziesz biedny, no nie oszukujmy się, ale zawsze jest jakaś szansa. Cofnąć się do czasów OG Fortnite'a, nie, czy spędzić z nią wieczór. No dobra, Fortnite przy niej wydaje się normalnym pomysłem, nie? Ale nie do Fortnite'a, może Minecrafta, nie? OG rok wieczór? W więzieniu, czy 5 lat bycia kukoldem? 5 lat bycia kukoldem wybieram. Ale nie dłużej, 41%, ale nie dłużej. Zdradzić, czy zostać zdradzonym? Zostać zdradzonym. Nigdy nie zdradziłem, to mnie zdradzano w poprzednich związkach. Przykra sprawa, ale prawdziwa. No i ja nie wiem, czy 50-50... Robić udawane reakcje przez całe życie, czy krzyczeć box stop przez całe życie? Robić udawane reakcje przez całe życie, zdecydowanie. Content to content, guys. To koniec? Ale krótki i treściwy film, zostaw polubienie, subskrybuj i pamiętaj, nigdy nie zostawiać szoną swojego dziecka na rabu!